Jesteś Bogiem to film opowiadający o losach słynnej paktofoniki. My wpadliśmy na premierę, żeby sprawdzić, czy będzie równie głośna co film, który już został obsypany nagrodami na festiwalu w Gdyni. Powiedz mi, czy klimat rapu, hip-hopu to jest coś, co jest tobie bliskie? No teraz, z racji tego, że siedzimy w takiej, a nie innej odległości, to jest mi bliskie. Spodziewałem się, nie wiedziałem, że to tak to wygląda, ale generalnie dzisiaj jest afera, no. Kasa? Później. Jesteśmy już po projekcji filmu, no i trzeba przyznać, że nie była to najlżejsza produkcja i widać to nawet tutaj na bankiecie, ponieważ atmosfera nie jest aż tak bardzo imprezowa, ale my mimo wszystko zapytamy, jak podobał się film. Dawno nie płakałam na premierze. Musiałam się mocno pilnować, żeby się za bardzo nie rozmazać. Zresztą to było dzisiaj widać, tak? Była cisza. Z reguły wszyscy się szybko zrywają, gonią tutaj do tych stołów bankietowych. No dzisiaj ta sala siedziała pełna dosyć długo. Widać było, że ludzie nie mogli wstać z tych foteli. Halo? Jestem Bogiem. No, pomyłka. Bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Show biznes jest totalnie oderwany od prawdziwego świata i mogę ci tylko tyle powiedzieć, że ja przeżyłam jakąś część życia w takiej rzeczywistości, ponieważ pochodzę z bardzo małego miasta, w którym dokładnie ludzie tak samo żyli i akurat bardzo długo słuchałam paktofoniki. Tą całą historię znałam dużo wcześniej. Dzisiaj tylko mogłam po prostu zobaczyć to na ekranie kina. Wozjeżdżę się na głowie, o rany, jestem niepokonany. Przez całe życie robię rzeczy, których nienawidzę, a jak wreszcie chcę zrobić coś, co chcę, to mi kurwa nie wolno. Jestem w stanie nawet polecić w 100% i no zamurowało mnie tak naprawdę. Jestem zachwycony. I żadnych bisków. Pan Sobański was zapowie. A co oni w ogóle grają? Skąd ja mogę wiedzieć? Znalazłam nowy sposób, żeby sprawdzić, jak ocenić, czy film był dobry, czy nie. Mam wrażenie, że po dobrym filmie, który naprawdę skłania do przemyśleń, impreza wcale nie jest aż taka udana jak zazwyczaj. Dlatego ja, żeby trochę pomyśleć, uciekam do domu. Pa!